I tu też spore pomieszczenie. Obok niego dwa następne, dwoje drzwi, ale nie ma ścianki działowej. Po co? Masa dokumentów. To nawet było wpinane. Inżynier ma, będzie, nie ma, będzie w poniedziałek. Proszę sprawdzić w dziale w futuracji, nie wiem czego. Joli, jak on możliwe, prosimy wysłać odpowiedź teleksem jeszcze dzisiaj, czy ok? Jeszcze raz powtarzam, inżynier rządło nie ma, dopiero będzie w poniedziałek. Proszę dzwonić w poniedziałek. DZKB, trudno, poczekamy. Oświadczenie, o, nawet jest data 29 czerwca 1973 roku. Niniejszym oświadczam oświadcza się, że opracowanie PT rozbudowy kotłowni obiekt numer 9A zostało wykonane zgodnie z umową numer bla 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 z dnia. Jest, są kompletne dla nas. Z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w załączeniu, przesyła się wykaz opracowań projektowych wchodzących w skład powyższego opracowania. Kierownik działu planowania i organizacji produkcji. Generalny projektant, pracownia, były nawet pieczątki, ale już niewidoczne. Prowadząca, dyrektor. Jakaś poduszka. No tak. Znów prysznice, tylko ścianki są poburzone. Tutaj widać trochę lepiej. Czyli tutaj musiała tymi rurami iść woda. Tutaj walka, tam część sedesu. Grzałkę włącznie. Być może to jest ten element dodatkowy. Zalmer. O to miejsce mi chodziło, kiedy mówiłem o stołówce, czyli jednak jest na parterze, nie na piętrze. Kogucik. Smacznego. Możliwe, że tam jednak było przejście do tamtej części budynku, tylko zostało zamurowane. Ściana z obrazkiem, z kogucikiem. Tu jest przejście na tą halę, gdzie stoi samochód. Nawet kawałek widać. Widać też słomę. Wyjście. Ciekawa klamka. Raczej takich nie spotykałem. Plastik. Tutaj też widać drabinkę na górę.
Drabina. Nie, to jest na stałe do tego przymocowane chyba. Tak, tam też widać coś takiego. Idzie pod spodem. Paskoturówka.